witam Państwa bardzo serdecznie. Już za chwilę rozpocznie się uroczystość zakończenia roku szkolnego klas czwartych technikum. Tegoroczni absolwenci po raz ostatni odwiedzili mury szkoły, do której uczęszczali przez 4 lata, aby wziąć udział w tej niezwykłej uroczystości i choć na moment wybrać się w podróż pełną wspomnień. Za moment usłyszymy i obejrzymy program artystyczny przygotowany z tej właśnie okazji. Dziękuję. Dzień dobry. Witam na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Tak naprawdę zakończenia szkoły przez uczniów technikum numer 2, technikum geodetów i technikum budownictwa. Witam szanowne grono pedagogiczne. Witam Was, drodzy absolwenci, szanownych rodziców i Was, uczniowie szkoły. Proszę o wprowadzenie sztandaru szkolnego. Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję dając ci fałszywy klejnot dał. A ty idąc świat patrzysz w klejnot ten co dnia, chociaż rozpacz już od lat wyziera z jego dna. Co dnia na rozstaju dróg, gdzie przy drożny Chrystus stał, dokąd iść, wrażliwą minę miał. Przystanąłeś więc z płaczem brzuch sprzymierzyć się i uchronić pierwszy raz czerwone winą ze. Dziękowaliśmy najpiękniejszym z Was. Moi drodzy, zanim osiągniecie swoje życiowe cele, przed Wami jeszcze najważniejsze w dotychczasowym życiu egzaminy. Egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Apeluję tutaj publicznie już po raz ostatni.
jak najpoważniej podchodzicie do egzaminu. Waszym celem nie może być tylko zdanie matury czy zdanie egzaminu zawodowego. Musicie myśleć o osiągnięciu jak najwyższego wyniku. Wszystkiego dobrego na wasze dorosłe życie. Z żalem was żegnamy. Bądźcie pewni, że dla nas nauczycieli jest to chwila satysfakcji z tego, że wychowaliśmy kolejne pokolenie młodzieży, ale też chwila jego smutku i zadumy nad tym, że odchodzi kolejny rocznik uczniów, wszyscy jesteśmy starsi. No i żal, że nie będziemy na co dzień już spotykać się z wami w szkole, ale zachęcam do odwiedzania szkoły, do pamiętania o niej. Jeśli tylko możecie, do dobrego jej wspominania i dobrego głoszenia, że zespół szkół numer 2 jest dobrą i przyjazną szkołą. Wszystkiego dobrego. Nie będę mówić o pięknych pochwałach, nie będę używać przesłudnych epitetów. Powiem szczerze, dziękujemy za to, że przekazaliście nam nie tylko podstawy wiedzy programowej, lecz także staraliście się wdrożyć nam zasady moralne. Choć często nie chcieliśmy akceptować waszego zdania, teraz po latach rozumiemy słuszność waszych decyzji i upomnień. Jesteśmy wdzięczni za wasz wysiłek i poświęcenie w trudnej drodze nauczania nas czegokolwiek. Mimo naszej ciągłej niechęci udało wam się osiągnąć cel i doprowadzić nas do końca naszej edukacji w tej szkole. Zdajemy sobie sprawę, że przez ten czas popełniliśmy wiele błędów, a niektóre z naszych pomysłów wyprowadzały z równowagi nawet najbardziej spokojnych i przyjaźnie nastawionych nauczycieli. Dlatego przepraszamy za wszystkie nieprzyjemne chwile. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że zapomnicie o przykrych zdarzeniach, a w waszej pamięci pozostaną tylko dobre wspomnienia. Wszyscy dobrze pamiętamy pierwszy dzień w tej szkole. Wkraczaliśmy tu pełni strachu i przerażenia. Jednak szybko okazało się, że wcale nie jest tak źle. Spędziliśmy z wami, szanowni nauczyciele, kilka lat, lecz zgodnie z treścią francuskiego pisarza Victora Hugo, życie składa się z powitań i pożegnań. Nadszedł czas, by powiedzieć wam do widzenia. Dziś opuszczamy mury tej szkoły, a czas w niej spędzony stanie się kolejnym etapem w grubym tomie naszego życia. Odchodząc stąd, wejdziemy na dalszą drogę naszego życia, podczas której poznamy jego gorzki smak. I właśnie wtedy przypomnimy sobie naszą szkołę jako jej najlepsze lata naszej młodości. Mimowolnie przyjdą na myśl stare problemy, które będą wydawały się nam błahostką oraz chwilę radości spędzone w tym miejscu. Jeden z nas powie wtedy, to były czasy. Miejmy nadzieję, że przyjaźnie nawiązane w szkole przetrwają długi czas. Na pożegnanie życzmy sobie wzajemnie realizacji naszych marzeń i pragnień. Zdobywajmy kolejne szczyty, by po latach odpowiedzieć, osiągnąć swój cel. Dla młodszych koleżanek i kolegów mam takie przesłanie. Nie zrażajcie się porażkami, z uporem dążcie do wyznaczonych celów i nigdy nie rezygnujcie z marzeń. One się naprawdę spełniają. Na koniec w imieniu wszystkich maturzystów pragnę pożegnać dyrekcję, grono pedagogiczne, was drodzy wychowawcy i uczniów. Smutku, że nigdy tego nie.
pożegnać czas mych przyjaciół. Dzisiaj każdy ma swój dorosły świat. Czy smutno panu, iż ten czas już się skończył? No tak, smutno, ponieważ zostawiam tu wielu przyjaciół, kolegów, świetnych nauczycieli, no i wiele spędzonych chwil w tej szkole. Gdybyś miał okazję spróbować jeszcze raz przyjść do tej szkoły, czy przyszedłbyś? Oczywiście. Są świetni nauczyciele tutaj w tej szkole, bardzo dużo się nauczyłem i wyniosłem z tej szkoły. Jakie masz plany na przyszłość? Studia budowlane oczywiście, no i wszystko w tym kierunku. No, może jeszcze jakieś hasło dla młodszych klas, jakąś dewizę na przyszłość? Budowlanka Wita. Dziękuję bardzo. Proszę.